kiedy w poniedziałek dowiedziałem się o tym, że Aleksandar Vukovic kończy karierę piłkarską. Zresztą w bardzo bohaterski sposób żegna się z boiskiem. Kiedy wie, że on nie podoła, mógłby jeszcze z tego kontraktu z Kielc tam ciągnąć i ciągnąć, i to niemałe pieniądze. Mówi, schodzi, bo chce być zapamiętany jako ten, który był na szczycie. I przyznam, że natychmiast rozmawiałem z prezesem Legii, co zamierza zrobić z Wukowiczem, no bo przepuścić taką osobę, która jest tak emocjonalnie związana z Polską Ligą, z polskim klubem, byłoby bezmyślnością, powiem wprost. Prezes powiedział, oczywiście Znaczy, będziemy próbować. to będzie miał silną konkurencję, bo ja też złożyłem propozycję WUKO współpracy. Ale nie w klubie, tylko przy agencji menedżerskiej, Tak tak? jest. A no to widzisz, to Ale ja o się tobie nie pomyślałem, o Legii pomyślałem. ja WUKO bardzo cenię i ja pamiętam go, jak przychodził do Legii, do Polski przyjechał z Serbii. Na samym początku, od razu pierwszy trening było, od razu wiedzieliśmy, że z nim się będzie grało fajnie w piłkę, że to jest fajna osobowość, człowiek szczery, uczciwy i takim pozostał. I myślę, że na pewno to był trudny dla niego moment, ale myślę, że świetnie zrobił, że w takim stylu się pożegnał. Tak? To też jest bardzo ważne. Niewielu piłkarzy zdaje sobie sprawę, że warto czasami powiedzieć 5 minut wcześniej wcześniej, niż później, minutę za rozdrabniać się na późno. drobne. Ja mu propozycję, ja Czarek nie złożę jako emeryt, ale mam duże uznanie dla niego i jako dla zawodnika grającego na boisku i za to, co zrobił, bo bardzo ładnie też to poruszyłeś, Przemek. To jest bardzo fajne właśnie domówienie, pokazania. I tak jak Czarek powiedział, mógł ciągnąć jeszcze, próbować, bo spróbował zagrać, mówi nie. To jest właśnie profesjonalizm, uczciwość zawodnika. I jest tutaj bardzo dobra reakcja, zarówno Czarka, no nie mówię już o prezesie Leśnodorskim. To jest szybkość reakcji, tak jak jest potrzebna na boisku, tak samo jest potrzebna tutaj w działaniu. I tu mi się podobają te dwie propozycje, a zawodnika trzeba pokazywać, bo to jest wzór dla młodych chłopców do naśladowania. Tym bardziej przypomnę, że on się w Legii opiekował młodymi zawodnikami, którzy jeszcze bardzo lubili żelnie, lubili się uczyć i on ich dowoził na treningi, pilnował, o czym oni sami na szczęście mówią w wywiadach i to budzi nadzieję, że jeszcze wyrosną z nich dobrzy ludzie, a nie tylko zawodnicy. Ja to ze swojej strony mogę powiedzieć, że też która telewizja nie chciałaby zatrudnić WUKO w jakimkolwiek Oczywiście, tak. charakterze, też musi tutaj wykazać się dużym refleksem. To będzie takie pożegnanie, bo rozmawiałem z WUKO w piątek, mecz z Górnikiem, później kolacja, później WUKO już przyjeżdża do Warszawy na mecz z Pogonią. Ten mecz ma jakieś znaczenie dla Górnika chyba, no bo Górnik w fatalnym stylu, panie Andrzeju, spisuje się wiosną. To już nawet nie chodzi o wyniki same, chodzi też o grę. Wygrali Dobrze. na początku z Piastem Gliwica, później to się zaczęło systematycznie sypać. Dobrze Jeszcze z to Widzewem na chwilkę poruszyłeś, się tak. odkuli. I na pewno jest to zastanawiające. To byłaby bardzo interesująca rozmowa z Adamem Nawałkiem, bo nie można nagle pracować gorzej niż się pracowało do tej pory, mając ten bagaż doświadczeń, przerobiony już z tą drużyną, z którą on pracował i osiągnął naprawdę bardzo dobre rezultaty ponad umiejętności tych zawodników, Oczywiście, których że tak. posiadał, to jest No, moje bo tak zdanie. naprawdę brakuje tam tylko Milika, prawda? No, Poza no i to widzisz, kontuzjowanymi wracamy graczami. znowu, że w pewnym momencie mówimy, nie ma ludzi niezastąpionych, a okazuje się, że przychodzi moment, że ten jeden zawodnik jest niezbędnie potrzebny, bo znowu odpowiem inaczej. No nie ma Demiana w Podbeskidziu, ja nie wiem, czy są dzisiaj w tym miejscu, co są, Ale nie, wiecie jak co, ja tamci myślę, że w rozmawiali. przypadku Górnika to jest jeszcze Także. coś. Wszystkie drużyny już też, mówiąc kolokwialnie, skumały, jak ten Górnik gra. To już Górnik nie jest zaskoczeniem. Pamiętacie, jak widowiskowa była to drużyna, za co ceniliśmy te Zabrzan przede wszystkim, za tę umiejętność przechodzenia z obrony do ataku, za Tak, płynne, szybkie, zdecydowanie dobre tych przygotowanie czterech wymiennych pozycjami kondycyjne, szybkościowe, zawodników w tak. przodzie. Teraz tego brakuje. Też rywal już neutralizuje tę najgroźniejszą broń. No, ale ten jakby nieobecność Milika na pewno przez jakiś czas będzie miała Będzie duży rzutowała, tak. wpływ na I grę ja. Górnika i myślę, że stąd też wynikają może słabsze, bo on dawał tej drużynie jakość, prawda, której w tej Może nie chwili umieli brakuje. wyegzekwować, Czarek, gdyż ja sądzę, że podobnie jak z Wolskim, lepiej byłoby dla Milika, sprzedany ok, zostaje w Górniku jeszcze na tą rundę, żeby się dowartościować, dograć, bo gra, bo on tam nie gra. On nie gra. To można policzyć minuty, gdzie on występuje, bo ten Bayer Leverkusen też walczy o eksponowane pozycje. A to I od razu ciężko zapytam kogokolwiek o zastąpić. Wolskiego, bo jesteś jego menedżerem. Jest taka szansa, bo gdzieś przeczytałem, że może wrócić do Legii jako wypożyczenie, na wypożyczenie z Fiorentiny. To jest możliwe? Znaczy, dwa razy prezes Leśnodorski pytał się mnie o sytuację Rafała. No, w tej chwili leczy kontuzję, za chwilę zacznie trenować, ale myślę, że jeśli Fiorentina, bo mówimy o sytuacji Tak. hipotetycznej, jeśli Fiorentina będzie miała taką potrzebę, to
będzie szukała klubu na pewno w Serie A. No też myślę, że będzie chciała mieć go pod nosem, żeby go obserwować cały czas. Tak, tak uważam. Bo że albo nawet jakby... Serie B, tak? Tylko żeby to były Włochy. Zależy jaka jest sytuacja samej Fiorentiny, wiesz, jak się to jeszcze wykroi do końca, prawda, tej sezonu, w tej walce o puchary, bo jeżeli będą puchary na przykład, to go nikt nie puści, bo będzie niezbędnie potrzebny, tym bardziej, że notowania ma dobre, bo inaczej by go nie brali. To nie są to ludzie, fizycznie musi przede wszystkim Czarek zgodzić się dojść oczywiście. Do siebie, tak? Oczywiście, no, pół roku przerwy tutaj zrobiło swoje, więc na pewno Rafał musi odbudować fizycznie, musi się nauczyć języka, zaklimatyzować. To jest proces, on długo jest jeszcze młody, więc tutaj trzeba cierpliwości.